Ten temat z racji, że dotknął mnie osobiście wiele razy, napawa mnie swego rodzaju sentymentem. Do tego można dołożyć nawiązania w moich poprzednich materiałach oraz złożoną deklarację. Tak więc nie pozostało mi nic innego, jak poruszyć ten dosłownie gruby temat. Zapraszam. Temat tego, jak obecnie wygląda kanon piękna, co powinniśmy tolerować czy akceptować, jeśli chodzi o aspekty wizualne, jest to w zasadzie temat zawsze popularny oraz potrafi to wszystko zmieniać się niczym w kalejdoskopie. I z omawianym tutaj ruchem body positive jest nie inaczej. Jednak nie jest to wcale ruch, tak jak można by sobie było tłumaczyć, ciało pozytywny, tylko w praktyce ciało toksyczne. I o co mi tutaj chodzi? W dużej mierze ruch body positive powstał w tym celu, żeby grube kobiety nie czuły się tak naprawdę w jakikolwiek stopniu poniżone czy dyskryminowane ze względu na swoją tuszę. A tak przynajmniej jest obecnie. I o ile można było się spierać z tym pierwotnym założeniem, które wystąpiło parę lat temu podczas raczkowania tego ruchu, gdzie tak naprawdę chodziło o akceptację rzeczy, na które nie ma się zbytnio wpływu, to można jeszcze zrozumieć, bo na przykład nie wiem, jak ktoś miał wypadek i zdarzyło mu się, że skończył z kikutem, no to nie ma wpływu na to. Więc tutaj akceptacja jest ok, ale niestety pewne głosy stały się za głośne i wyparto te najistotniejsze założenia. I tak jak można akceptować rzeczy, na które nie ma się wpływu, tak jak właśnie no ten kikut, wróćmy do niego jeszcze raz, czy fakt, że się jeździ na wózku, można tak naprawdę mieć do tego dystans, można no, akceptować to. To ile w przypadku obecnego kanonu body positive, tu akceptacja jest tylko i wyłącznie pozorna. Wspominałem wcześniej o tym, że moje konto na Instagramie, przynajmniej to poprzednie, spadło z rowerka za sprawą zdjęcia, w którym pokazałem formę życia, tak? I dałem właśnie ten hashtag body positive, bo ja zawsze szedłem przekonaniem, że jeżeli ktoś siebie akceptuje, ktoś ma naprawdę ogromny szacunek do swojego ciała, będzie o nie dbał, żeby było zdrowe i w ogóle. No, innego zdania były właśnie aktywistki body positive, które stwierdziły, że jak szczupły mężczyzna może mówić o tym, żeby się akceptować, że to troszeczkę nie wypada i tak dalej, i tak dalej. No, nie wspominam tutaj o pluciu jadem, bo nie chce mi się powtarzać. Ale to, o czym warto wspomnieć, to fakt, że wszedłem wcześniej na profile kilku z tych osób, które pluło na mnie jadem i właśnie miały tutaj hashtag body positive, tutaj akceptujmy siebie i tak dalej, i tak dalej. To zastanawia mnie w takim razie, skoro tak mówią, że siebie akceptują, to dlaczego weszły do obcej osoby na profil i zaczęły tak naprawdę pluć jadem? Wyjaśni mi to ktoś? Oczywiście jest to pytanie retoryczne, bo odpowiedź tak naprawdę znam i chciałem się z nią między innymi tutaj podzielić. No to pora wsadzić kij w mrowisko i wywołać lekką burzę. Być może byłem tutaj mało spostrzegawczy, ale ja widziałem co najmniej dwa powody, dla których dzieją się takie, a nie inne rzeczy. Pierwszy taki powód to jest fakt, że kobiety są wyjątkowo prospołeczne. Można zauważyć m.in. po strukturach zawodowych, że tam, gdzie dominują kobiety, są to prace związane z kontaktem z żywymi istotami, czyli lekarze, ale również PR-owcy, eksperci od HR-u itd., itd. Tak więc wychodzi na to, że przebywanie w społeczeństwie i dobra komitywa ze społeczeństwem to jest coś, czego pragną, tak? Ale odwróćmy to i wychodzi na to, że ostracyzm społeczny byłoby dla nich największą karą.
Stąd więc, żeby uniknąć takiego ostracyzmu społecznego, no to wymyślają sobie sposób, żeby zarówno same siebie mogły w cudzysłowie akceptować, jak i również to, żeby zebrały jakieś grono zwolenników. Wiecie, jak to jest z tymi akcjami feministycznymi. Działają na emocje, no i też przyciągają kogoś, żeby, wiecie, było wsparcie i tak dalej, i tak dalej. No i podobnie było z body positive. Wiecie, tutaj takie gadanie, że musimy zacząć siebie akceptować i tak dalej, zawsze jakieś słuszne hasełko jest. A w rzeczywistości to chodzi tak naprawdę o to, żeby to one były akceptowane, ponieważ same siebie nie akceptują, wiedzą, że robią źle, ale są zbyt leniwe, bądź... No właśnie. Bądź co? Nie chcą brać odpowiedzialności za swoje czyny. I to jest właśnie drugi aspekt, jeżeli chodzi o ich naturę. Można zauważyć, że kobiety nie chcą za bardzo brać odpowiedzialności za swoje złe czyny, czy też za błędy. Co między innymi widać to, jeśli chodzi o OnlyFans. Ale to zrobię w materiale odnośnie kryzysu matrymonialnego, który może być dosyć rozległy. Ale wracając. Zdaję sobie sprawę, że za chwilkę ktoś mi powie, że nie wszystkie, nie każda i tak dalej. To już spieszę z wyjaśnieniami. Każda, wszystkie. Jedyna różnica to kwestia, o jakich przewinieniach mówimy. Mogą to być pierdoły na zasadzie, że ktoś nie wstawił prania, a no bo był taki serial i się wciągnęłam i tak dalej. To już jest rzucanie odpowiedzialności chociażby na serial. Zamiast powiedzieć tak, spieprzyłam. A może też chodzić o jakieś cięższe przewinienia typu publiczne znieważenie kogoś, rzucenie oszczerstw na dany temat i zwalanie to na gadkę pod tytułem byłam pod złym wpływem. I tak się składa, że ta druga to jest coś, co sam osobiście doświadczyłem. I jest to niestety takie miganie się od odpowiedzialności. I dlaczego ja o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że zarówno same aktywistki body positive, jak i osoby je popierające rzucają nie dość, że masę wymówek, które nie mają sensu, to jeszcze próbują ośmieszyć każdego, kto to krytykuje. Różnymi takimi zwrotami jak body shaming, fat shaming i tak dalej, i tak dalej. I najpierw skupmy się na owych wymówkach. Pierwsza gadka brzmi mniej więcej mam grube kości. I przykro mi, ale nie ma czegoś takiego jak grube kości. Jeżeli mamy mówić tutaj o jakiejkolwiek przyczynie w szkielecie, to możemy mówić o gęstych kościach. Bo nie są one ogromne, są po prostu cięższe, ale zajmują taką samą objętość. Innymi słowy, są gęstsze. Jest tutaj jedno takie małe ale. Otóż na gęste kości, na wysoką gęstość kości wpływa, uwaga, testosteron. A jak wiadomo, testosteron jest męskim hormonem. Jeżeli mamy patrzeć na skrajności, to mężczyzna będzie miał do 66 razy więcej testosteronu, aniżeli kobieta. Tak więc, jeżeli mamy mówić tutaj o gęstych kościach, no to bardziej dotyczy to mężczyzn. Tylko z jakiegoś dziwnego powodu to kobiety krzyczą o w zasadzie grubych kościach. I tutaj mamy absurd numer jeden, czyli że zwalanie tak naprawdę na coś, co dotyczy głównie mężczyzn. No ale dobra, lecimy dalej. Kolejną wymówką są różnej maści choroby, na które de facto zwalają całą odpowiedzialność za to, że po prostu łatwiej je przeskoczyć niż obejść. I dlaczego tutaj jest akurat szczególny problem? Z PR-owego punktu widzenia jest to całkiem dobre posunięcie, no bo hej, patrzysz, gruba baba, jest chora, więc nie może schudnąć, temat zamknięty. I to jest problem. Ludzie są zbyt leniwi, żeby sprawdzić, czy faktycznie ma rację. I podam to na swoim przykładzie. Ja jakieś 4 lata temu ważyłem ponad 100 kg.
I wówczas konsultowałem się z wieloma lekarzami, żeby po prostu wiedzieć, w czym jest rzecz, bo wydawało mi się, że nie jem za dużo i po prostu cały czas no puchnąłem, delikatnie mówiąc. No i co się wtedy okazało? Okazało się, że to, co ja uważałem, że może być przyczyną, było tak naprawdę skutkiem tego, że najzwyczajniej w świecie zażerałem się. Niestety, ludzie w social mediach takich jak Twitter czy Instagram mają taką tendencję do tego, że jeżeli darzą jakąś postać sympatią, to wierzą jej zarówno bezwarunkowo, jak i bezgranicznie. I sprowadza się do tego, że jeżeli dana osoba powie, że jest gruba przez cukrzycę, no to ludzie uwierzą i sprawa załatwiona. Ale mało kto na przykład będzie w stanie chociażby sprawdzić i posiąść te minimum wiedzy, żeby wiedzieć, że cukrzyca nie jest tak naprawdę przyczyną otyłości, tylko jest jej skutkiem. I to się tyczy wielu różnych chorób. Ale żeby nie było, że ja tylko gadam sobie trzy po trzy, postanowiłem skonsultować sobie z lekarzami, z którymi konsultowałem się wcześniej. Inaczej, którzy prowadzili mnie podczas gdy ja ważyłem 4 lata temu ponad 100 kg. I chciałem po prostu zapytać, jak choroby wpływają po prostu na naszą duszę. Powiedzieli mi dwie rzeczy. Po pierwsze, żadna ze znanych i popularnych chorób nigdy nie była przyczyną otyłości. Może zwiększać jej ryzyko. A po drugie, jeżeli mamy mówić o takich konkretnych chorobach, to każdy z tych lekarzy wymienił trzy. Po pierwsze, niedoczynność tarczycy, po drugie, wszelkiej maści nowotwory, a po trzecie, zespół Pradera-Willi'ego. Podejrzewam, że o tej trzeciej mało kto słyszał, więc już mówię, czym to jest. Potocznie jest ona nazywana chorobą ciągłego głodu i wynika ona z niewydzielania się hormonu odpowiedzialnego za poczucie sytości. Sprowadza się to do tego, że dana osoba nie czuje się najedzona, a wręcz czuje się non-stop głodna. I żeby zaspokoić to poczucie głodu, no to ona cały czas je. I tutaj jest naprawdę bardzo ciężko, żeby zarówno schudnąć, jak i utrzymać dobrą wagę. Osobiście znam jedną osobę, u której rzeczywiście zdiagnozowano zespół Pradera-Willi'ego i zapytałem, jak to wszystko przebiega, to leczenie i tak dalej. Opowiedział mi, że pierwsze pół roku to jest takie piekło w mózgu, że to jest nieporozumienie. Ciężko tak naprawdę jest to opisać, bo ja nigdy nie byłem w miejscu tego człowieka. Ale to, jakim tonem to wszystko opowiadał, wprawiało w niemałe przerażenie, że jak człowiek może takie katusze znosić. A jemu się to udało, więc tutaj akurat ja publicznie powiem, że szczerze tego gościa szanuję, pomimo tego, że kontaktu już z nim nie mam. Jest jednak w tym wszystkim jedno poważne ale. Jeżeli chodzi o przypadki tych właśnie trzech chorób, czyli niedoczynności tarczycy, wszelkiej maści nowotworów, które faktycznie przyczyniają się do tej otyłości, oraz zespołu Pradera-Willi'ego, to nawet nie jest promil społeczeństwa. To jest mniej niż 0,1%. A zadajcie sobie pytanie, ile tak naprawdę jest kobiet zmagających się z otyłością? Ogólnie, jaki jest wskaźnik otyłości w Polsce? No, dosyć wysoki, z tego co wiem, to 1/3 społeczeństwa się z tym zmaga. Jeżeli chodzi o rozkład kobiet-mężczyzn, no to jest dosyć zbliżone do siebie, że po przybliżeniu można by założyć, jest porówno. Czyli 1/3 kobiet zmaga się z otyłością. A promil, mniej niż promil, to są tak naprawdę choroby, które na tyle utrudniają chudnięcie, że jest to niemal niemożliwe. No, może nie licząc niedoczynności tarczycy, którą ja akurat też znam, jedną osobę, która zmagała się akurat z tym. To była koleżanka, z którą chodziłem do klasy w technikum. I powiem szczerze, też nie miała lekko, ale jej się udało.
Naprawdę jej się udało, też ogromny szacun. Tylko wystarczy tak naprawdę chcieć. Wystarczy powiedzieć, że nie podoba mi się to, co mam teraz, chcę siebie akceptować, więc chcę coś z tym zrobić. I tak naprawdę osoby, które bardzo pragną czegoś zrobić, to będą do tego dążyć. A teraz trzeci i zarazem chyba najczęstszy aspekt, który aktywistki body positive traktują jako skuteczną wymówkę, a jest nią, uwaga, genetyka. I o ile można zgodzić się z tym, że genetyka sprawia, że mamy takie, a nie inne predyspozycje, jednakże predyspozycje to nie oznacza, że można typowo pójść w danym kierunku. I chciałbym Wam teraz pokazać taki oto przykład. Obydwaj chłopcy to są synowie Arnolda Schwarzeneggera. I tak, tak się prawidłowo wypowiada jego nazwisko. Obydwaj mają te same geny, tylko różnica z ich tuszy nie bierze się z żadnych chorób, genetyki czy czegoś takiego. Bierze się z tego, że ten wysportowany syn jest wychowywany przez samego Arnolda. Zresztą nawet na samej fotografii widzicie ich na rowerach. Natomiast ten grubszy syn został wychowany tak naprawdę przez matkę tych synów. Te same geny, a jednak zupełnie inaczej wyglądają. I dalej chcecie mi powiedzieć, że tak naprawdę genetyka gra główne skrzypce? Prawda jest taka, że genetyka może jedynie ułatwić albo utrudnić pójście w takim, a nie innym kierunku. Jeżeli ktoś ma skłonności do tycia, to będzie miał lepszą predyspozycję do budowy masy mięśniowej. Chociaż i to nie zawsze. Natomiast jeżeli ktoś ma bardzo szybki metabolizm, wynikający m.in. właśnie z genów, albo też budowany latami poprzez odpowiednie nawyki, no to wówczas dana osoba nie będzie miała problem z chudnięciem, ale będzie miała poważne problemy z przybraniem masy mięśniowej. Ale prawda jest taka, że te predyspozycje wpływają na to, czy chce się schudnąć, czy nie, czy chce się mieć wysportowaną sylwetkę, czy nie, w taki sposób, jak różnica między startem w wyścigu z pierwszego a z ostatniego miejsca. Jest to niewielka różnica, która wpłynie tak naprawdę to, jak długo będzie się to robiło. I powiem tak, na przestrzeni 2017 i 2018 roku sam miałem nawet takie podejście, że pewnie grube kości, pewnie mam jakieś problemy genetyczne czy jakieś inne. Zresztą mogę akurat powiedzieć, wszyscy w mojej rodzinie są otyli. Więc jakby powiedzieć, tak zwany gen otyłości jest u mnie. Ale jeśli tak, to w jaki sposób stało się to, że udało mi się zjechać ze 100 do 78 kg? Odpowiedź jest prosta i od żadnej aktywistki body positive tego nie usłyszycie. Ponieważ powiedziałem sobie, mam dość, nie podoba mi się to, co ja ze sobą zrobiłem, do czego ja doprowadziłem, swoimi nawykami i postanowiłem na poważnie się tym zająć. Sprawa wyglądała tak, że rygorystycznie liczyłem kalorie, regularne treningi, zamieniłem w większości przypadków samochód na rower albo spacer pieszo i pomimo tego, że zajęło mi to aż 2 lata, udało się. Jednak z Body Positive jest jeden dosyć szczególny problem. On zyskuje bardzo duży poklask, bo mało kto boi się je krytykować. W przypadku kobiet, wiadomo, będą mówić, a jestem empatyczna i tak dalej. Nie, to jest nietrafiona empatia. Empatia polega na tym, że my wiemy, czy zauważamy, co czuje dana osoba. Natomiast to, czym kierują się takie kobiety, to jest współczucie. Jest one też niestety nietrafione. Bo te kobiety, jak i również banda zniewieściałych facecików, czyli tak zwane simpy, które też temu przyklaskują i atakują każdego, kto ma czelność to krytykować, przyczyniają się do tego, że a. nie zauważają swojego błędu,
B. Mają wybujałe w kosmos ego, przez co tym bardziej nie chcą przyjmować do siebie krytyki. I C. Skoro nie chcą przyjmować krytyki, pomyślą, że pieprzą bzdury i tego błędu tak naprawdę nie ma, albo nawet jeżeli faktycznie jest, no to jest on w praktyce nieistotny, bo przecież zwracają na nią uwagę, prawda? A prawda jest taka, że ten stan, do którego one się doprowadziły i doprowadzają nadal, wywołuje tak naprawdę masę schorzeń. Zresztą to byłby wstyd, żeby mieć problemy sercowe, będąc przed 30, prawda? A przy takich tuszach, niestety, jest to realne zagrożenie. A skoro mowa o chorobach, to jeszcze cofnijmy się do kwestii tego, że ludzie nawet nie sprawdzą, co te wszystkie aktywistki, insta, gwiazdki, wannabe sexy i tak dalej mówią. Otóż swego czasu była sytuacja z niejaką Tess Holliday, czyli jedną z największych, w sumie to chyba nawet dosłownie, aktywistek body positive na świecie. No i można powiedzieć, no spoko, no aktywistka jak aktywistka, nic specjalnego. Tylko mówię o tym dlatego, gdyż sama twierdziła, że ona, uwaga, ma anoreksję. Wróć, że ona leczy się z anoreksji. You serious? Jeżeli ktoś nadal nie wie, o co tutaj chodzi, to tak wygląda typowy anorektyk. A teraz porównajmy sobie z tym, jak wygląda Tess Holliday. Jest różnica, prawda? No ale niestety, jeżeli sprowadzamy się do takiego absurdu, że uczucia są ważniejsze od rzeczywistości, no to niestety tak to będzie w dużej mierze wyglądać. Coś, z czym ja i podejrzewam, że różne osoby mają serio problem, to to, że tego typu zachowania, takie samodestrukcyjne, są nie dość, że akceptowane, to jeszcze propsowane. A wszelkie próby krytyki kończą się tak naprawdę próbą jakiegoś ośmieszania osoby krytykującej, typu, no ktoś cię musiał na pewno skrzywdzić, że masz takie podejście, fat shaming, body shaming, czyli wiecie, takie puste frazesy, które nie mają żadnego pokrycia w rzeczywistości. I służy to też wcześniej wspomnianemu miganiu się od odpowiedzialności za swoje błędy. I nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie to, że właśnie w momencie, kiedy skrytykujesz, że hej, powinnaś coś ze sobą zrobić, nawet w takim, wiecie, troskliwym tonie, no to ona odpowiada jakimś atakiem, typu właśnie zabij się raku, czy coś takiego, albo nie twój zasrany interes, zlatują się właśnie kobitki, które propsują daną osóbkę, zjawiają się simpy, którzy oczywiście bronią swojej kochanej milady, żeby pokazać, że jakim jest to się rycerskim i tak dalej, a pokazuje się tylko, jaką jest się życiową ciapą. I doprowadza się do tego, że coraz mniej osób jest, które będą chciały faktycznie o siebie zadbać. Podsumowując, dam taką jedną radę do wszystkich, którzy tego posłuchają. Wasze ciało jest jak świątynia i od was będzie zależało, czy to będzie piękny zabytek, który będzie trwały przez tysiące lat, czy będzie to rudera, która z byle dmuchnięciem wiatru się rozsypie. I to, jakie wyrobimy sobie nawyki, będzie wpływało zarówno to, jak wyglądamy, jak się czujemy, oraz przede wszystkim to, jak inni nas postrzegają. A mówiąc bardziej skrótowo, jak dbasz, tak masz. To na dzisiaj tyle, co przygotowałem. Jeżeli podobał Ci się materiał, to wiadomo, zostaw lajka, walnij suba, może dzwoneczek, a jak masz jakieś przemyślenia, to podziel się w komentarzu. Zapraszam też na mojego Instagrama, link w opisie, w którym będę publikował posty nawiązujące do materiałów z YouTube'a. Tak więc, miłego wieczoru i bez odbioru.